ponieważ prowadzą na manowce. W tym dwoistym świecie są prawdziwi nauczyciele duchowi różnych stopni i są nieprawdziwi, którzy zamiast prowadzić prostą drogą do Boga, wiodą swoich uczniów drogami okrężnymi, co powoduje, że po jakimś czasie wracają do punktu wyjścia wzbogaceni w karmę, którą popełniają po drodze. Inaczej mówiąc, zamiast iść naprzód, pozostają w tym samym miejscu. Naturalnie fałszywy prorok nie zawsze ma złe intencje. Najczęściej prowadzenie innych po fałszywej ścieżce wynika z jego ignorancji i świadczy o tym, jak bardzo sam jest zaplątany. Tak, kategoria prawdziwych nauczycieli dzieli się dalej pod względem stopnia zaawansowania. Choć każdy z nich jest prawdziwy, jednak nie każdy prowadzi do końca, podobnie jak nauczyciele w szkole podstawowej, średniej i na studiach. Taki nauczyciel może doprowadzić ucznia nie dalej niż do pułapu, do którego sam doszedł. Po wiedzę wyższego rzędu uczeń musi udać się do nauczyciela, którego pułap wiedzy i doświadczeń jest wyższy. Należałoby się najpierw zastanowić nad definicją sekty oraz nad tym, komu przede wszystkim sekty przeszkadzają. Słowniki mówią, że sekta jest odłamem jakiejś religii, zaś bardziej dokładnie jest grupą ludzi, którzy nie zgadzają się z ortodoksyjnymi doktrynami wyznania głównego. Grupa ta uważa, że religia zbyt daleko posunęła się w skrzywianiu oryginalnych nauk prekursora, zastępując mistyczne pryncypia coraz większą liczbą doktryn, dogmatów, rytuałów i ceremonii. Jest to zatem próba powrotu do tych oryginalnych nauk i prowadzenia takiego życia, jaki prowadził prekursor i grupa jego bezpośrednich uczniów. Z punktu widzenia sekty jest to odnowa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na czystość nauk, prostotę życia oraz podążanie w kierunku duchowym w odróżnieniu od religii, która została zmaterializowana. Jednakże z punktu widzenia tej religii grupa jest sektą, heretyckim i burzycielskim odłamem, ponieważ neguje to, co stanowi główne filary religii i z czego ona żyje. Nie trzeba daleko szukać, bo chrześcijaństwo w pierwszym wieku naszej ery postrzegane było przez Żydów i Rzymian jako mało znacząca sekta judaizmu, ponieważ po pierwsze składało się z ludzi narodowości żydowskiej, a po drugie nauki Jezusa oparte były na żydowskim Starym Testamencie. Kapłani żydowscy widzieli Jezusa jako niebezpiecznego, fałszywego proroka, który wprowadza zakłócenia do ich religii i odciąga od niej wyznawców. Następnie chrześcijaństwo uległo rozłamowi na Kościół rzymski i wschodni, zaś wielu z jego wyznawców przeszło do powstałego pod koniec III wieku manicheizmu. Kościół rzymski, nazwany katolickim, rozpadł się w kilkanaście wieków później na wiele większych i mniejszych grup wyznaniowych pod wpływem takich reformatorów epoki renesansu jak Luther, Calvin i Hus. Odłączyła się również Anglia, tworząc Kościół anglikański. Te początkowo niewielkie ugrupowania stawały się coraz liczniejsze i zaczęły się dalej dzielić. Trudno tu podać konkretne liczby, ale wydaje się, że obecnie światowe chrześcijaństwo stanowi zlepek cirka 500 kościołów, w którym odłam katolicki stanowi niecałe 25%. Niemniej jednak Kościół katolicki uważa się za jedynego właściwego interpretatora nauk Jezusa oraz twierdzi, że tylko On posiada prawdę o Bogu. W związku z tym wszystkie pozachrześcijańskie religie oraz większe niekatolickie ugrupowania wyznaniowe traktowane są jako błądzące, zaś wszystkie mniejsze jako sekty. Kościół tę samą etykietę pogaństwa i herezji przypina wszystkim niekatolikom, niezależnie od przynależności do tak wielkich religii jak chrześcijaństwo wschodnie i reformowane, judaizm, buddyzm, hinduizm, taoizm, sikhizm, islam itd. Termin sekta posiada bardzo negatywny wydźwięk. Jest rasistowskim, pogardliwym wyzwiskiem, którym obdarza się grupę ludzi myślących inaczej i posiadających odmienne poglądy. A ponieważ, jak wiadomo, wyzwiska rodzą się z nienawiści,
Widzimy, jak Kościół, który powinien kierować się miłością bliźniego i tolerancją, nie przestrzega zaleceń Jezusa i zwalcza tych wszystkich, którzy są mu w jakiś sposób niewygodni. Zwalczanie innych religii i sekt jest niczym innym, jak kontynuacją tego, co Kościół wyczyniał w krajach kolonialnych, teoretycznie nawracając pogan, a praktycznie eksterminując ludzi, których jedyną wadą było wierzenie inaczej w tego samego Boga. Ale nie tylko, bo Kościół zwalczał również mistyków pojawiających się w łonie chrześcijaństwa, oskarżając ich o herezję. Lista chrześcijan spalonych na stosie lub w inny sposób zamęczonych w kazamatach świętej inkwizycji jest bardzo długa, zaś lista spalonych ukazujących prawdę książek jeszcze dłuższa. To prawda. Religie są odpowiedzialne, bo ich struktura nie pozwala poznać prawdy. Religie nie spełniają zapotrzebowania prawdziwych poszukiwaczy duchowości, bo blokują jakiekolwiek poszukiwania, oferując przerzutą papkę doktryn i dogmatów oraz odwracając uwagę ludzi od poznania prawdy o Bogu i metody powrotu do Niego przy pomocy pustych rytuałów, ceremonii i sakramentów. Oczywiście szerokim masom to wystarcza, bo gawieć lubi kolorowe i głośne widowiska, ale zawsze istnieją grupy ludzi, którzy nie widzą w tym sensu. Jednakże podstawowy problem polega na tym, że nie posiadając żywego mistyka, te odłamy powielają błędy i wypaczenia religii, z której się zrodziły. Dlatego żywotność wielu z nich jest stosunkowo krótka, zaś te, które żyją dłużej, stopniowo coraz bardziej zaczynają przypominać tę religię. To zjawisko obserwujemy zarówno w buddyzmie i hinduizmie, jak i w odłamach chrześcijańskich. Pieniądze. Materializm, zachłanność, chciwość oraz wszystkie inne sposoby prowadzące do wyłudzania dóbr materialnych od wyznawców. A ponieważ taki prorok chce mieć coraz więcej pieniędzy, potrzebuje coraz większej liczby wyznawców. Jest to drugi wskaźnik i przejawia się w apostołowaniu i nawracaniu, a następnie w ubezwłasnowalnianiu ludzi. Następnym wskaźnikiem jest hipokryzja, przejawiająca się w niezgodności nauk z tym, jak żyje przywódca i hierarchia kapłańska. Jeśli głosi się uniwersalną miłość, zaś jedynym, co się widzi, jest nienawiść, jeśli głosi się skromność i ubóstwo, a widzi się bogactwo, luksus i przepych, jeśli głosi się moralność, a żyje się niemoralnie, to co to jest? Fałsz na każdym kroku. Niedawno dostałem list od jednego z moich korespondentów z Polski, który trafił w internecie najpierw na katolicką definicję sekty, a następnie na dominikańską witrynę do zwalczania sekt, gdzie były wymienione wszystkie czynniki charakterystyczne dla sekty. Ten korespondent ze zdumieniem stwierdził, że wszystkie bez wyjątku zarzuty, które stawia się sektom, doskonale i we wszystkich szczegółach pasują do Kościoła katolickiego. Należałoby się zatem zastanowić, czym w istocie jest Kościół katolicki i kim jest papież, czyli jego przywódca. I nie potrzeba się zbyt długo zastanawiać, aby dojść do logicznego wniosku, jaka jest prawda, bo zarówno historia Kościoła, jak i realia według stanu na dzień dzisiejszy potwierdzają to w całej rozciągłości. Kościół sam robi konsekwentnie to, co zajadle potępia u innych. Jeśli przyjmiemy, że brzydkie słowo sekta niekoniecznie musi oznaczać coś złego i niebezpiecznego, to oczywiście jest pożyteczna, bo daje ludziom możliwość poznania prawdy z innej strony niż głosi religia, a przynajmniej skieruje poszukiwacza we właściwą stronę. Jeżeli grupa nie uznaje rytuałów i ceremonii, opiera się na praktykowaniu medytacji, a jej nauki nawołują do sprawdzania samemu i otwierają furtkę do wchodzenia w siebie, doznawania wewnętrznych światów oraz wyciągania samodzielnych wniosków, może służyć jako przedszkole duchowości. Poszukiwacz wie od razu, że jest to jedynie etap pośredni i od jego własnych wysiłków zależy, czy zda egzamin do szkoły wyższego stopnia, czy nie. Jeśli jednak nauczyciel twierdzi, że poza nim i jego naukami nie ma już niczego wyżej
i co za tym idzie, nie zachęca do dalszych poszukiwań, to jest to jeszcze jedna religia i nie warto sobie głowy zawracać. Myślę, że zwalczanie czegokolwiek jest niewłaściwe. Wolność przekonań i przynależności do legalnych stowarzyszeń jest zagwarantowana konstytucją. Inaczej mówiąc, każdy obywatel ma prawo szukać takiego wyznania, jakie do niego przemawia i w którym czuje się dobrze. Powinien powstać świecki organ państwowy, w którego skład wchodziliby religioznawcy i inni ludzie dobrze zapoznani z zasadami nie tylko jednego panującego w państwie wyznania, lecz ze wszystkimi istniejącymi religiami i ich odłamami. Taki organ zajmowałby się rozpatrywaniem wniosków o legalizację stowarzyszenia na podstawie wnikliwego zapoznania się z naukami i zasadami, na bazie których ono istnieje. Kryteria są bardzo proste, a sygnały, że grupa jest niebezpieczną sektą, widoczne na każdym kroku. Jeśli na którymkolwiek etapie przynależności do grupy wyznawca jest nagabywany o pieniądze, na przykład regularne składki, opłaty za nauki, ceremonie, rytuały i sakramenty, ofiary pieniężne, dobrowolne dotacje, zapisy testamentowe itd., to takie stowarzyszenie już jest podejrzane. Jeśli w grupie panuje fanatyzm, dogmatyzm, pranie mózgów i ograniczanie wolności osobistej, a przywódca nie żyje zgodnie z tym, czego naucza lub wprowadza do grupy daleko idące swobody moralne, nie zabrania jedzenia mięsa, picia alkoholu i zażywania narkotyków, a za to nie ma nic przeciwko swobodom seksualnym, ugrupowanie jest niewątpliwie niebezpieczną sektą. To się zdarzyło parę razy, ale przywódcy byli szaleńcami i pociągnęli za sobą grupy głupców, których im się udało przekonać. Na świecie nie brak charyzmatycznych wariatów. Jednakże na Zachodzie kontrolowanie sekt i ugrupowań wyznaniowych nie przybiera form nagonki w polskim stylu. Zostały powołane specjalne instancje rządowe składające się z fachowców w tej dziedzinie, które przez odpowiednio długi czas obserwują grupę zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Jeśli okazuje się, że jest nieszkodliwa, dają jej spokój. Tylko że w krajach zachodnich przynajmniej pod tym względem przestrzega się konstytucji i daje ludziom swobodę wierzenia w to, w co im się podoba. Przede wszystkim dlatego, że Kościół w Polsce miesza się do prywatnego życia obywateli, a jego celem jest zniszczenie konkurencji. Prawdopodobnie czynniki rządowe uznały, że Kościół zna się na rzeczy. Czemu się nie można dziwić, bo ta instytucja w swojej historii sławiła się wieloma wojnami religijnymi i intrygami, które kończyły się krwawą likwidacją niewygodnych ugrupowań. Dzięki konkordatowi Polska stała się państwem kościelnym i we własnym mniemaniu stała się przedmurzem katolicyzmu, który z dnia na dzień coraz bardziej traci na popularności. Jest ich prawdopodobnie wielu, ale na czoło wysuwa się zdecydowanie Kościół katolicki. Ponieważ Kościół bardzo daleko odszedł od oryginalnych nauk Jezusa i doszczętnie zniszczył jego przesłanie, co udowodniłem w cyklu o religii, jego status jest całkowicie jasny. Jest niebezpieczną sektą, a jego przywódcy są fałszywymi prorokami, którzy, jak powiedział Jezus, przychodzą w owczej skórze, a w środku są krwiożerczymi wilkami.